Siemano, witam Was ponownie. Zobaczcie, jak wygląda entrance do tego hotelu Sanbada. Wczoraj wylewali tutaj asfalt dopiero, bo były dziury niemiłosierne. Dzisiaj wygląda to rewelacyjnie. Wszędzie gdzieś coś jeszcze podremontowują, poprawiają. Chociaż tutaj jest w sumie pełnia sezonu, a hotel wygląda tak. Tutaj jest front desk, tutaj budynek, zaraz za front deskiem jest zaraz basen schowany. Restauracja zaraz obok, wszystko w jednym miejscu, wszystko skondensowane, tak żeby łatwo było się poruszać. Zresztą za ścianą tutaj zaraz jest już park Manuela Antonio, więc widzieliście, że od samego bramy, którą wchodziłem, z tamtej strony zaczyna się już park. Jest bardzo blisko, dosłownie 10 metrów, więc żadnego kłopotu nie ma, żebyście sobie przeszli po prostu z hotelu do parku. To tak jakbyście doszli do restauracji, więc jest naprawdę, ten hotel jest położony tak petarda, komfortowo, że aż wyrywa z butów. I wydaje mi się, że w Manuel Antonio to jest jedyna rozsądna opcja noclegowa, bo warunki są tu naprawdę przyzwoite, jak na Kostarykę. Idziemy do części basenowej, pokażę Wam, jak wygląda basenior. Z płytką wodą tutaj za mną. Dla dzieci idealna. Na górze macie mosteczek, fajnie, można sobie zdjęcia porobić. Wodoswadzik za mną. Pamięci trzech małpek, które sobie tutaj kiedyś bytowały na terenie tego miejsca. I nieczynne jacuzzi, jak widzicie. Nie wiem, czemu wody nie ma, nie pytałem, nie chcę tam wchodzić. A tutaj za ogrodzeniem jest już park Manuel Antonio, razem z jego dziką roślinnością. Nie pokażę Wam dokładnie, może jak wejdziemy na górę, ale tam na jednym z tych drzew, na tym, za palmą, tylko na następnym mieszka sobie leniwiec. Akurat sobie tam wszedł i pewnie ze 3 dni posiedził, już od 2 dni go tam generalnie widzimy. Także tak wygląda ten basen. Bar w wodzie. Tutaj jest na razie pusto, bo na razie muzyczna tutaj nie ma nikogo. Jest jeszcze poranek, ale za chwilę odpalą tutaj całe drinki, bareczek będzie, smoothie, wszystko świeże i fajnie to wygląda. O, popatrzcie się. Nie wiem, czy tam widać. Kurka już uciekła. Ogromne iguany są wszędzie i trzeba uważać, żeby nie wleźć w nie. Nawet dwumetrowe widzieliśmy na terenie hotelu. I te czarne, na które trzeba mniej uważać. I te jasne, na które trzeba bardziej trochę uważać. No i generalnie ten hotel tak wygląda. Kilka pięter. Na 6 piętrze jest basen. Na zewnątrz, na dachu, miejsce, w którym można sobie zjeść sushi, podziwiać sobie mnie zachód słońca. Także tak to zgoła wygląda. Tu taka dodatkowa recepcja, winda obok mnie, która zawiezie nas na 6 piętro, nawet na dach. No i druga strona. Tu jest dziura, druga strona, to jak Wam pokazywałem, z pokoju. Dzicz totalna. O, mówiłem? Małpeczki znowu są. Zasuwa na dół. Więc cały czas coś się generalnie dzieje. No a tutaj na pierwszym piętrze jest siłownia, z której to nie korzystam. To jestem na wakacjach, a nie na budowanie formy, którą ostatnio i tak ciężko. Centrum takie meeting room, centrum konferencyjne, malutkie takie. To sobie możecie zobaczyć, posiedzieć, takie do chillowania. A osobne centrum konferencyjne jest na 5 piętrze, z salą konferencyjną, z projektorami, na chyba na 30 osób, na dole na dużo więcej. Już zaczynam posapywać, a małpki są mega. Dobra, idziemy dalej. Zaprowadzę nas na samą górę, jak się nie zasapię. To mówię, 4 piętro. Wchodzimy do pokoju, więc zobaczcie, jak wygląda pokój. Pokój standard, deluxe, czyli nie ten najwyższy, w zasadzie ten najtańszy. Dostaliśmy taki pokój z racji tego, że mieliśmy 3 różne rezerwacje tutaj przez booking, przez stronę hotelową i w sumie zostały połączone w jedną rezerwację.
A mianowicie, jak się ma urodziny, tak jak moja kochana córunia dzisiaj kończy 7 urodziny, to hotel przygotował nam takie atrakcje. Serduszko piękne, siódemeczka. Hotel znajduje się, jak doskonale wiecie, wam pokazywałem, przy samym wejściu do Parku Modulo Antonio, a w zasadzie to nie przy samym wejściu, tylko jak zobaczycie, tutaj jest okienka. To wam pokażę, jak to wygląda w parku. A dlaczego w parku? To zobaczcie tam na dół, co się dzieje. Widzicie? Mafia biało-twarzowych małpek, które łażą sobie po drzewkach, skaczą, wchodzą nam codziennie na balkon. Zabierają różne rzeczy, właśnie były u nas na pewno, poręczniki są porozwalane, więc szaro gęsiły się tu, próbowały się wedrzeć do pokoju, skonsumować trochę naszego jedzonka. No zobaczcie, wszystko się tu rusza na tych drzewach, wszystko skacze, na dole chodzą koniki, nie wiem czy to dokładnie widać, ale małpę raz, dwa, trzy, cztery, piątą, widzę szóstą, siódmą, tam daleko w oddali skaczącą, ósmą tam. Tam coś się rusza, dziewiąta, dziesiąta, zobaczcie tutaj, jedenasty cwaniak łazi i gapi się jeszcze cwana po prostu, kompletnie się nie boją, są wszędzie, wierzcie mi, są wszędzie. O, ciach, ciach. Na dole jak zejdziecie, to są takie znaki, że uwaga, aligatory, wchodzicie na własne ryzyko, za to tego, że tam na dole, to co widzicie, to jest Park Manuel Antonio, tak? Wejście jest z drugiej strony, natomiast ta część to już jest część parkowa. I tutaj jest królestwo małp białotwarzowych, małp tych czarnych tak zwanych i tych takich brązowych, które zobaczycie później na filmie. To wszystko mieszka tu w hotelu, to wszystko się tu znajduje, więc nie trzeba generalnie nigdzie wychodzić. Jak chcecie mieć totalnie wyjazd a la Manuel Antonio, to ten hotel moim zdaniem jest must po prostu, genialnie. Sam pokoik jest wyposażony w klimę, która bije prosto w łóżko, więc w nocy, wierzcie mi, można się tutaj zamrozić po prostu. Na tym drugim śpiące osoby śpią ok, ale w sumie powiem wam, że i tak jest super, bo działa to wszystko sprawnie. Można tak klimę wyregulować, że da się wytrzymać. Ładowareczki, my mamy akurat swoją, przywiezioną z Polski, natomiast normalnie są typu amerykańskiego. Pilot do sterowania klimą normalnie i wszystko to hula. TV-k, standard w każdym hotelu. Tutaj macie coffee maker i zestaw, zawsze jest kawka nowa, świeża. Nie próbowaliśmy, to wam nie powiem. Wystrój to już nie będę omawiał. Dla nas ważne, bo przechowujemy insulinę. Lodówka jest po prostu, działa perfekt, zamraża nasze paliwo jakieś stoi i pełno wody. Dla nas zawsze mega ważne, żeby lodówka była korrekt. I to jest też dla nas ważne, bo dron się musi zmieścić i dwa kompy do kręcenia filmów, do montowania, do robienia wszystkiego. W sejf jest duży, sejf jest montowany, to się rzadko zdarza, bo zwykle to można go wynieść po prostu, więc to jest mega ważne. Co więcej, no oświetlone to jest dobrze, miejsca jest całkiem sporo, jak dla czwórki ludzi. No i toilet, bo toilet jest ważny. American Standard, standardowo. Jest tutaj duże lustro, fajnie rozrobione, marmur. Wszystko na najwyższym, totalnie na najwyższym poziomie. Zagodnijmy sobie tutaj. Deszcz jest, naprawdę jest full standard, full comfort. Na pełnej petardzie jest czysto przede wszystkim, bo czystość jest, jak wiecie, ważna. Jest dobrze zdezynfekowane, robactwo nie wchodzi. W oknie jest oczywiście moskitiera, więc spokojnie możecie być tutaj spokojni, że nawet jak chcecie sobie przewietrzyć, to nic wam tutaj nie wlezie, nie wejdzie, żadne komarzyska i inne rzeczy. No więc zgoła wam powiem, że pokój tak wygląda. Półeczki macie, dodatkowo szafa jest czysta, nie śmierdzi tu w ogóle ani nic. Więc jak patrzyłem na inne hotele, no to wyglądało to naprawdę bardzo różnie, natomiast tutaj jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Cenowo ten hotel wygląda, powiem wam, że różnie, bo trafiają się różnego rodzaju promocje i naszą promocją było to, że 470 zł płacimy za pokój czteroosobowy ze śniadaniami. No, zrobiliśmy taki trochę szachermacher, że przez booking zarezerwowałem dwa noclegi, dwa przez stronę, bo przez booking nie było po prostu, dwa były przez booking, dwóch nie było, dwa były przez stronę, dwóch nie było, chciałem cztery. Więc zrobiłem dwie rezerwacje, z tym, że przez booking miałem tylko dla trzech osób, tak?
natomiast nas jest czwórka zwyczajnie. Tak, no, potem zarezerwowałem cztery osoby w innym pokoju przez stronę i generalnie liczyłem na to, co się stało, że po prostu ktoś w recepcji pójdzie nam na rękę i nam to zunifikuje, da nam pokój czteroosobowy w tej samej cenie. I wierzcie mi, że tak się stało, hotel idzie bardzo na rękę, fajna jest recepcja. Hotel jest też połączony z Manuel Antonio Parkiem. Mano, pokażę wam, jak wygląda wejście do Manuel Antonio Parku. Ile tu jest ludzi, chociaż tak naprawdę w sumie to już większość z nich poszła, bo wejścia są o 7.30, więc zobaczcie, jak to wygląda. Tu stoją lunety, wszyscy przewodnicy są wyposażeni w takie oto sprzęciory. I tutaj za mną, widzicie, jest wejście, brama, pełno ludzi naokoło, turystów, wycieczki, łapaczy, naganiaczy, cudaków, sprzedających kokosy i różne inne rzeczy. No, widzicie, już zaczepiali mnie tutaj, czy chcę wejść do parku. Więc tak to wygląda z zewnątrz, kolejka się już ustawia. To są osoby, które nie wchodzą z przewodnikiem, to które osoby, które są, wchodzą indywidualnie, normalnie. Nie wiem, czy to jest ten sam właściciel, czy jakiś współwłaściciel, czy to jest jakaś w ogóle kooperacja. Natomiast to wejście znajduje się zaraz przy wejściu z hotelu, dosłownie jest 3 metry, nie przesadzam. Po prostu wychodzicie z hotelu, wchodzicie prosto do parku i generalnie wygląda to tak, że jak rezerwowałem wizytę z przewodnikiem, to zapłaciłem $50 taniej. Widocznie nie jest to pisane, natomiast 20% po prostu pobierają mniej dla gości hotelowych. Więc generalnie jak policzymy wejście i te noclegi, to nam wyszło to tak mega tanio, że aż po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Więc no ja na duży plus, mogę tylko to wymienić. Dobra. Idziemy dalej, widok coraz lepszy przez okno. Meeting room. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. A, to tak wygląda. Czyli jakieś sofy, stoliki do prezentowania, flipchart. Fajnie, moja ukochana firma mogłaby tutaj generalnie zrobić na spotkanie. Trochę długo byśmy się transportowali, ale klimat byłby ciekawszy. Chociaż kto chciałby siedzieć i się uczyć, szkolić i w takim pięknym miejscu. Dobra, więc 6 piętro, generalnie basenik. Ola. Tak to wygląda. Jesteśmy na basenie na 6 piętrze. Wygląda to w ten sposób. O, proszę, jestem. Tam jestem na dole. Dzikolandia tak zwana z boku, czyli Manuel Antonio. Nie widzicie stąd. Nie mam też takiego obiektywu, żeby go zdjąć, tego delikwenta. Nie, ale mogę wam pokazać, tylko w tamtym kierunku siedzi sobie slot, czyli leniwiec. Leniwi się już trzeci dzień na tym samym drzewie, chociaż powinien już powoli schodzić, siuśku robić i kubkę. Zmienia pozycję codziennie. Widziałem go z lunety, nie dało się zrobić zdjęcia, bo za mały był obiektyw, ale generalnie wygląda to tak, że jest naprawdę dziko, fajnie i przyjemnie. My to spędziliśmy czas w tym hotelu, nie chodziliśmy nawet nad morze zbyt często, bo nie warto według nas, bo po prostu chodzą tu małpy codziennie, delektujemy się po prostu tym, cieszymy się tą przestrzenią, tym, że jesteśmy w takim genialnym miejscu. Codziennie są tutaj małpiszony, olbrzymie iguany na dole, no i wygląda to naprawdę, naprawdę imponująco. Warto tu spędzić sobie trochę luźu, czasu. Patrzcie, w ogóle jesteśmy sami, no, kompletnie. Drugi dzień, nikogo tutaj nie ma, cisza, spokój. To jest hotel, do którego wszyscy przyjeżdżają głównie po to, żeby być w Manuel Antonio Parku. Natomiast my wykorzystaliśmy go do tego, żeby też skasować naszego jetlaga po dwóch dniach. Pójść trochę na plażę fajną. Manuel Antonio oczywiście zaliczyliśmy. Jeden dzień na plaży Manuel Antonio osobno, bo ta plaża jest po prostu zjawiskowa, najlepsza na Costa Rica. No i co więcej, no cóż, mam wam powiedzieć, no miejsce jest petarda. Jedno z fajniejszych na świecie.
Pierwszego dnia nie da się tego załapać klimatu, drugiego już tak ślepiej, ale trzeciego już czujemy ten klimat tego miejsca, surferów, imprezek codziennych, wieczorek na plaży, tego piweczka, które można się tam napić spokojnie, dzieci się bawią, wszyscy chillują, klimat jest naprawdę mega, mega niesamowity. Także hotel Sambada na ogromne, ogromne, tak, rezerwujcie oczywiście wcześniej, bo z dnia na dzień trochę to nie wychodzi najlepiej cenowo. Ale jeśli wcześniej zarezerwujecie, to można go wychodzić za 4,5 stówy, za 4 osoby, za 320, 340, za pokój dwuosobowy. Oczywiście pokoje bierzcie sobie na wyższych piętrach, bo na niższych potrafią przychodzić goście do pokoju, co nie zawsze jest fajne, miłe i komfortowe. No i tu jest jeszcze restauracja sushi. Kilka stoliczków dosłownie. Udeczki są, więc podają tutaj fajne jedzonko. Wczoraj tutaj właśnie przy tym stoliku świętowaliśmy urodziny mojej córki. Hotel się fajnie zachował, zrobili nam torta, zrobili nam ciacho, zrobili nam pokój fajnie, urodzinowo przyzdobili, więc wielki szacunek dla nich. Chociaż troszkę o to poprosiłem, przyznam się, ale fajnie, naprawdę. Bardzo jest to miłe, jak potrafią uszanować, że ktoś przyjeżdża tutaj i chce sobie pocelebrować przy pięknym zachodzie słońca. Akurat trafił nam się taki jak mało kiedy, bo przychodzili wszyscy pracownicy na samą górę robić sobie zdjęcia. Niebo zrobiło się na końcu aż czerwone. No i jesteśmy na szczycie, 6 pięterko. Widok taki na część Manuela Antonio, na park, na hotele, na morze. Zobaczcie tutaj co siedzi na drzewie. Ptaszyska czarne. Ciekawe co to jest. Wczoraj były tukany. Także ciekawostka. Piękne zachody słońca są stąd codziennie nad wyspą. Idziemy zdobyć świeżego kokosa. Podobno są tutaj przed wejściem, bo w hotelu nie ma. A przed wejściem są za jednego dolarka. To dziwne w takim miejscu mega turystycznym, żeby tak tanio były kokosy. Chociaż podobno Kostarykańczycy importują, w zasadzie importują to się do siebie, eksportują kokosy do Emiratów. Są głównym eksporterem tego dobra. Oj, coś pustki są. Kokosy zdobyte, 2 tauzeny, czyli 1000 za jednego, jakieś 6 zł sztuka. To taniej niż gdziekolwiek do tej pory dawało nam się kupować na świecie. Także ciao, do zobaczenia w kolejnej relacji. My sobie lecimy dzisiaj do Hakko, czyli do Jaco polskiego, stolicy surferów kostarykańskich. No i stamtąd będziemy nadawać, będziemy stacjonować, będziemy patrzeć jak to życie surferskie wygląda na miejscu. Pewnie pójdziemy na jakiś wodospad, ogarniemy parę tematów, może nam się uda wynająć samochód. Popróbowaliśmy wynająć samochód tak z dnia na dzień, wtedy ceny zwalają wprost z nóg i nie jest to kompletnie nieopłacalne, taniej jest jeździć z przewoźnikiem, nie patrząc na miejsca parkingowe, zostawiać, po prostu zostawia nas tam gdzie chcemy, wysiadamy i mamy święty spokój, który też byliśmy świadkami, jak pani, która wypożyczyła samochód, płakała przy nim, przy restauracji tutaj w Manuel Antonio, bo ktoś dziabnął reflektor, ktoś dziabnął prawe nadkole, porysowana felga. Pani płakała, bo nie wykupiła ubezpieczenia, więc pewnie już po jej depozycie na karcie tam z 1000-1500 dolarów to pójdzie jak złoto, tak patrząc na polskie warunki, więc warto sobie wziąć to ubezpieczenie. Dobra, koniec gadania, już tyle, bo się rozgadałem, kurczę, po drugim drinku. Trzymajcie się i do zobaczenia z Hakko. Pa, pa, pa. No i zapomniałbym, pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz.
podzielić się tym filmem z innymi i do zobaczenia w kolejnej relacji. Ciao, pa.